To już kolejny dzień wielkiej ulewy nad Mysłowicami, gdzie dawno zapomniana Przemsza przez nas wszystkich daje znać o sobie. Relacja tego, jak wygląda sytuacja w mieście, tylko w telewizji Mysłowice. Znajdujemy się na ulicy Strumieńskiego, gdzie wydawałoby się, ponieważ całą noc deszcz padał, poziom wód obniżył się. Można to, Państwo mogą zauważyć na ostatnich drzwiach bądź na murach, że dość znacznie poziom wody spadł. Znajdujemy się po raz kolejny dzisiaj na ulicy Kołłątaja. Tutaj sytuacja również wydaje się być opanowana. Została również zbudowana, jak Państwo widzicie, specjalna kładka dla mieszkańców budynku przy ulicy Kołłątaja, który wydawał się być najbardziej zagrożony. Tutaj również widzimy wyraźnie na murach budynku, że poziom wody znacznie się obniża. Jednak myślę, że nie warto lekceważyć siły natury i dalej być przygotowanym na każdą jedną ewentualność. Podłączono prąd, no wiadomo, zalane jest, nikt nie mówi, że musi tak być postąpione. My nie mamy pretensji do tego, że pada z nieba deszcz, żeby mnie Państwo dobrze zrozumieli. Należy zapobiegać takim sytuacjom wcześniej, kiedy tego deszczu nie ma. Było na to 13 lat czasu. Tu co popada w Mysłowicach, troszkę więcej, piwnice są zalane po sam sufit. Nikt z lokatorów nie trzyma nic w piwnicach, ponieważ jest to nonsens. Sytuacja zmienia się z minuty na minutę. Czasami sytuacja poprawia się, bo opada, ale kiedy zaczyna opada, zwiększają się opady deszczu, sytuacja znowu się pogarsza. W tej chwili naprawdę, jak widać, garaże są puste, wszystkie jednostki, które są możliwe, są zadysponowane, prowadzą działanie i starają się pomagać tam, gdzie jest to możliwe. I staramy się dotrzeć do wszystkich potrzebujących. A komu zalało? Jeszcze nie. Przy ulicy Świerczyny na dzień dzisiejszy jest budowana tam kładka, żeby umożliwić komunikację dla mieszkańców tego budynku. Przy ulicy Plebiscytowej nadal sytuacja jest nieopanowana, woda co prawda nie przybiera już w takim tempie jak wcześniej przybierała, ale też jej nie ubywa. Na Świerczyny jeszcze dodatkowo ściągamy worki, żeby móc zabezpieczyć te mieszkania. Ponadto na Świerczyny też rzeka Bolinka, występuje też z koryta i zalewa po prostu przez jezdnię. Na plecach, teraz sąsiadce, jedzenie, bo nie wyjdzie. W tej chwili akurat trwają prace nad zamknięciem ulicy Świerczyny ze względu na wystąpienie z brzegu rzeki Bolinki. Objazd do Sosnowca jest wyznaczony przez Modrzejów lub przez Katowice. Co do
do Dziećkowic, no sytuacja no, jest zmienna. Rzeka na chwilę obecną była obniżona, z tego co wiem znowu przybiera. No, mieszkańcy muszą w kółko monitorować poziom tej wody, no i zrozumieć, że kiedy możemy, to tam przyjedziemy, ale kiedy rzeka wylewa cały czas i przybiera, to my, nasze działania są bezsensowne, dlatego że nie mamy gdzie odprowadzać tej wody. Więc trzeba czasami się będzie zastanowić nad koniecznością ewakuacji.